Witajcie w pierwszym odcinku serii z Archiwum M Książki. A dzisiaj chciałbym obejrzeć z wami książkę, którą widzicie. I jest to książka, którą udało mi się kupić w 1996 roku, będąc na młodzieżowej wymianie w Niemczech. A głównym argumentem, który zadecydował o tym, że stać mnie było na tą książkę, było to, iż była na nią ostra przecena, a były to jeszcze czasy, kiedy w Niemczech były marki. A co do tej książki, jest ona niestety w kawałkach, bo zawiera tak fajne zdjęcia, a ja byłem wtedy tak mądry, że postanowiłem wykorzystać je jako mini plakaty na ścianę. Tak czy inaczej, przed wami książka, która jest zatytułowana po prostu Madonna. I obejrzyjmy ją. Zdjęć jest naprawdę tutaj sporo i są bardzo ładne. W tamtych czasach to dla mnie było unikalne wydawnictwo i tak naprawdę dostęp do tego typu zdjęć był zdecydowanie ograniczony. Książka jest tak naprawdę biografią Madony, napisaną po niemiecku. Tutaj są opisane czasy w Bay City. Jest sporo zdjęć, zarówno czarno-białych, jak i kolorowych. No i wyobraźcie sobie takiego nastoletniego gówniarza, który ma możliwość powiesić sobie takie zdjęcie na ścianie. Pewnie, że to robi. Dlatego doprowadza tę książkę do ruiny. A sama się nie rozkleiła. Pomógł jej. Tutaj mamy znowu dwa piękne zdjęcia z teledysku Bad Girl i z okresu albumu Like a Virgin. Tutaj zdjęcia z Who's That Girl Tour. No i powiedzcie sami, czy to nie jest piękne? Czarno-białe zdjęcia, jakie piękne. Albo to. Przypuszczalnie amerykańska część trasy i wykonanie Cherish. Na Blond Ambition Tour oczywiście. I ta sama trasa, tylko już wykonanie Holiday. No tutaj powrót do wczesnych czasów, czyli pierwszy album. Tutaj już okres związany z drugim albumem Like a Virgin i Virgin Tour. Tutaj oczywiście Live Aid. No to drugie zdjęcie nie bardzo kojarzy, z jakiego jest okresu. Może ktoś podpowie. Tutaj mieszanka połowy lat 80. Generalnie chyba wszystko 85 rok. W większości przynajmniej te dwa zdjęcia to jest oczywiście Virgin Tour. Pierwsze sukcesy. Tutaj przy tym zdjęciu z Virgin Tour i wykonaniu chyba Like a Virgin jest opisane, tak naprawdę są relacje Madony z Boy George'em w 81 i 83 roku. To jest bardzo fajne zdjęcie z początku lat 90. dla odmiany. I sporo tutaj czarno-białych też fotek z połowy lat 80. Jedno z moich ulubionych zdjęć, jeżeli chodzi o trasę The Girly Show. No i zdjęcia z Oscarów w 91 roku. Znowu The Girly Show. Mam okazję, żeby wam to zdjęcie przybliżyć, bo ono jest bardzo, bardzo ładne. To drugie to jest chyba American Music Awards w 1985 roku. Dwa zdjęcia z Who's That Girl Tour. Komórka się odezwała. To też bardzo ładne zdjęcie.
cóż. Jak tu nastolatek miał nie być zachwycony? To drugie zdjęcie z lat 80. też jest bardzo ładne. Tutaj Madonna z Seanem i Madonna z Warrenem. Kolejne zdjęcie z Virgin Tour. No i tutaj Who's That Girl? No i powiedzcie sami, czy takiego plakatu na ścianę nie chcielibyście mieć? O, kolejne zdjęcia z American Music Awards, tak, i z Oscaru z Michaelem Jacksonem. Tutaj mamy część poświęconą filmom Madony. W tamtym czasie kończyło się na Snake Eyes. Tutaj The Girly Show. No i obydwa zdjęcia są po prostu przepiękne. No i to zdjęcie z Rain jest też niesamowite. Tutaj zdjęcia z Blond Ambition. I po lewej Blond Ambition, a po prawej oczywiście wykonanie Fever na The Girly Show. To może nie jest jej najładniejszy look. Natomiast no, takie zdjęcie na całą kartkę. Oczywiście, powiedzmy Bye Bye Baby. No i z wykonania Vogue, przypuszczalnie biorąc pod uwagę tło, jest to, są to nagrody MTV. I tutaj znowu dwa zdjęcia z The Girly Show. O, to może przybliżę, bo jest bardzo ładne. Madonna jako feministka, tutaj jakaś lalka. Bardzo fajne zdjęcie w okularach. Zdjęcie z The Girly Show i z 84-85 roku. Tutaj pokazane domy, przynajmniej tutaj dom Madonny w tamtym czasie. Czyli że tutaj mieszka, tutaj pracuje, czy studio pewnie. Tutaj znowu zdjęcie z okresu The Girly Show, no i słynne zdjęcie z Gautier. No i to jest bardzo ładne też zdjęcie lat 80. Dyskografia, która wtedy kończyła się na erotyce. I na koniec takie piękne zdjęcie jeszcze. Jeśli jesteście zainteresowani moimi wykopaliskami, zapraszam na kolejny filmik. Będę się dokopywał kolejnych książek, kolejnych magazynów. Oczywiście wszystko ma być poświęcone naszej królowej. Do zobaczenia, do usłyszenia.